Cześć kochani! Dzisiaj witam Was takim widokiem niespotykanym. Robię ciasto. Nazrywaliśmy z rana czereśni i robimy ciasto dlatego, że jutro jedziemy do mojej siostry i szwagra do Warszawy. Artur tutaj broi, bo on dzisiaj też kuchennie się realizuje. Może tak Was wezmę, będzie wygodniej. No i robię ciasto z tymi czereśniami. Artur dryluje mi teraz czereśnie. Pierwszy raz to będzie robił taką drylownicą jeszcze z czasów Artura młodości, która nigdy nie była używana, jest po prostu nowa. Zaraz Wam pokażę. Na obiad dzisiaj będą pstrągi pieczone z młodymi ziemniaczkami w mundurkach. I do tego jakaś tam surówka. Ciasto zrobię i zawieziemy ze sobą do Warszawy, bo taki jest plan. Ale nikt nic nie wie. No. I później się widzimy. No i idę pokazać. No Artur postanowił w salonie pracę urządzać. Ma taką oto drylownicę. Patrz. O! I to działa. Pestka nie wlazła. Za duża. Pestka za duża? I już wlazła? Nie. O. Ale jaja, co? Ale co w tym jest? Aha, tu jest taki srebrny mechanizm i jak tym uderzycie, to ona wyskakuje po prostu i tam wpada do środka. Mhm. I tutaj od razu wypada. O. Także czeka Artura praca. To jest drylownica, słuchajcie, ja miałem 18-19 lat. No. To ile lat to będzie wstecz? Człowieku. No dobra, to ty pracujesz, ja idę pracować. Boże, idę stąd. Pryska wszystko. No, to nie pryskaj. Jezus, ja muszę się przebrać w ogóle. No, bo zaraz będziesz wyglądał. Jezus, ja muszę iść na dwór z tym. O, to Artur idzie na dwór, bo tutaj za bardzo brudzi. Boże, co tu się dzieje? Dobra, już jestem na etapie, że zaraz będę dodawała roztopione masło. Powinna być margaryna, tak jest przynajmniej w przepisie, ale no sytuacja wygląda następująco. Nie mam margaryny, więc będzie masło. To będzie droższa wersja. Tak, nadal mam to coś na muchy, także tutaj widzicie. I wiecie co? Nie wiem jak Wy, ale zobaczcie. Ja mam taki młynek. To jest jeszcze po Artura rodzicach, mieliśmy jeszcze jeden, to oni tam mieli do kawy, ale ten taki całkiem zupełnie nowy był i ja go sobie wykorzystałam do mielenia cukru, żeby mieć cukier puder po prostu. Ja sobie zawsze, po prostu ja nie kupuję cukru pudru, tylko mam specjalne pudełeczko na cukier puder i zawsze zwykły biały cukier, bo ja tak naprawdę biały cukier używam tylko do ciast. Ja już nie używam normalnie na co dzień białego cukru, tylko brązowy, więc ja sobie zawsze daję ten cukier, zawsze sobie zmielę tam trochę, żeby było i wtedy czyszczę młynek i odstawiam i dalej czeka sobie do następnego mielenia. Pokażę Wam przed wyjazdem do Warszawy, bo jak wrócę, to może już ich nie być. Te też są piękne. A tam, czy widzicie, nie wiem, taka różowa? Widzicie, widzicie. Thank you.
przyszła do mnie paczka i od razu chciałam Wam pokazać. Zamówiłam Seboradię. Chyba Wam o tym wspominałam. Taki kartonik. W zeszłym roku zamawiałam też taki zestaw. Był tańszy, no ale no co zrobić? Potrzebuję, to już jest ten czas. Widzę, że już mi trochę włosy zaczynają wypadać i są w takiej dość złej kondycji. I zawsze mi Seboradin pomaga, nawet sam szampon, ale że w zestawie zawsze taniej wychodzi. I wiecie, jeszcze się za przesyłkę płaci, więc ja szukałam wszędzie, na Allegro i w różnych miejscach, ale na stronie Seboradinu było najtaniej. No to Wam pokażę, otworzę pudełko przy Was i Wam pokażę, o czym mowa. Mam nadzieję, że będzie paragon, bo ja tak do końca nie pamiętam, ile to kosztowało. Wiem, że z przesyłką 65 zł zapłaciłam. Przesyłka coś koło 9 zł kosztowała, ale zaraz zobaczymy, czy jest napisane. O, tak się przedstawia, oni zawsze tak ładnie pakują. I to jest tak, o, jest faktura, także widzicie. O, no to zrobili nawet chyba w trochę mniejszym opakowaniu. Nie, tak samo, tylko że to było w takim łącznym, ale tak zapakowali, żeby, wiecie, żeby chyba, żeby móc jeszcze dopakować te folie, żeby paczka była bezpieczna, bo to w takim kartoniku łącznym było. Słuchajcie, w ogóle Seboradin wypuścił tyle nowości, że jestem w szoku. I zaraz Wam powiem. Zestaw promocyjny Seboradin kosztował 54,99, a w tamtym roku chyba dałam właśnie 39,99, także o 10 zł był tańszy. No i przesyłka 9,59, także razem 64,58 zapłaciłam. Tutaj jeszcze dołączyli ulotkę z Seboradinu. O, dla mężczyzn nawet jest. Tak. Także tak, pokazuję Wam po kolei, co to jest. Znowu butelki zmienili. Znowu. Szampon. Włosy przetłuszczające się skłonne do wypadania. To jest Seboradin Niger. To jest z czarną rzodkwią. Wskazania. Włosy przetłuszczające się, osłabione lub wypadające. Pielęgnacja włosów skóry głowy w przypadku łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy i łupieżu dla kobiet i mężczyzn. Ja po prostu mam od tylu lat ten szampon sprawdzony, zawsze raz na rok czy raz na dwa lata go kupuję, czasami częściej jak potrzebuję. Balsam z tej samej serii i ampułki. Ampułki to jest taka kuracja na 14 dni i te ampułki się po prostu, jest jeszcze lotion, słuchajcie, z tego co ja zawsze miałam, myślę, że jeszcze jest ten lotion, ale ten lotion to mnie tak nie do końca przekonuje, nie do końca mi jest przydatny, więc wolałam te ampułki. No nie, szybko otwieraj się. Dobra, chyba otworzyłam. Bo chcę Wam pokazać właśnie, jak to wygląda. No, to wygląda tak. To się tak wyciąga. Pamięć mi się na karcie skończyła. No i to jest 14 takich ampułek. Takie coś, które się w skórę głowy wciera. I to też jest z tej samej serii. Przeciwko wypadaniu. O, jest lotion. Jest jeszcze lotion. Tutaj widzicie. No, także ja naprawdę bardzo, bardzo lubię ten Seboradin. Raz mi się zdarzyło chyba kupić taką wersję pomarańczową, bo to jest fioletowa wersja, wersję pomarańczową, ale bez ampułek. Tam chyba nie ma nawet w tym zestawie ampułki. Kupiłam tylko balsam i lotion i szampon, ale jednak i tak ten fioletowy bardziej do mnie przemawia. Jest jeszcze chyba
ta seria czerwona tutaj w ogóle jest pełno nowości, ale ta czerwona seria jest jeszcze przeciwko wypadaniu włosów. Ja miałam kiedyś ampułki z tej serii, też były w porządku, ale jakoś, nie wiem, może dlatego, że ja mam włosy przetłuszczające, a to jest do przetłuszczających, jakoś ten mi bardziej zestaw po prostu pasuje. No, także tak wygląda sytuacja, widzimy się później. Pa, pa. Pa, pa. No, ciasto już upieczone, zaraz będę tylko posypywała cukrem pudrem. Już sobie zrobiłam cukier puder, a tutaj czeka na mnie pstrąki, ziemniaczki i zaraz dokładam surówkę. A Artur na razie nie je, bo poszedł ćwiczyć sobie na górę do siłowni, więc zje później.